Ponad 8 tysięcy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów rozpoczęło naukę po trwającej 2 miesiące przerwie wakacyjnej. Młodzież i dzieci uczestniczyły w inauguracji roku szkolnego, na które zostali zaproszeni dyrektorzy placówek edukacyjnych, władze miasta, parlamentarzyści i przedstawiciele duchowieństwa z gminy Wałbrzych. Uroczystość miała miejsce w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w dzielnicy Podzamcze. Po wniesieniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczęła się oficjalna część inauguracji roku. Do placówki nr 26 uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i te z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo, że właśnie nasza szkoła została w tym roku wybrana do tego, żeby tu odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Uczniów z niepełnosprawnościami mamy sporo. Około 170, ale oprócz nich oczywiście uczy się mnóstwo tutaj dzieci zdrowych. W tej chwili nasza szkoła liczy ponad 1000 uczniów. Zespół szkół nr 26 jest jedną z najlepiej wyposażonych i zmodernizowanych placówek edukacyjnych w regionie. Prezydent miasta zapowiedział jednak kolejny etap reformy oświaty w Wałbrzychu, polegający na remontach, zwiększeniu liczby godzin sportowych oraz dodatkowych zajęciach pływackich. Przez najbliższe 2 lata, tak jak rozpoczęliśmy już teraz, przeznaczymy ogromne środki po to, aby za 2 lata kolejna inauguracja roku szkolnego była w takich okolicznościach, jak to dzisiaj w Szkole 26, czyli żeby nasze szkoły wszystkie w Wałbrzychu, i gimnazja, i szkoły podstawowe, a od nowego roku i szkoły ponadpodstawowe będą pod naszym, czy będą prowadzone przez Urząd Miasta, wyglądały jak nowoczesne, naprawdę lśniące, piękne szkoły, i to zrealizujemy. Po wakacyjnej przerwie naukę w szkołach gimnazjalnych w Wałbrzychu rozpoczęło ponad 2300 uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego powiatu uczęszczać będzie z kolei 5,5 tysiąca osób, w tym blisko 1,5 tysiąca uczniów klas pierwszych. W podstawówkach naukę pobierać będzie z kolei 5700 podopiecznych. Nie wiadomo na razie, jaka jest skala emigracji uczniów ze zlikwidowanych po reformie szkół podstawowych na terenie Wałbrzycha do placówek położonych w innych gminach. Wybór bezpośrednio szkoły leży w gestii rodziny, dziecka i rodziców. Ja nie odpowiem liczbowo w tej chwili dokładnie, jaka ilość dzieci przechodzi. Będzie to czas jeszcze do 10 września na pewne dane statystyczne. Natomiast przygotowanie szkół, które przejmowały, jest w pełni zakończone i myślę, że ten rok szkolny rozpoczniemy z pewnym spokojem i z pewnym oczekiwaniem. Podczas uroczystości inauguracyjnej zaprezentowali się uczniowie szkoły w specjalnym programie artystycznym. Złożono również wyróżnienie za zasługi dla miasta na ręce męża zmarłej niedawno wieloletniej dyrektorki zespołu szkół integracyjnych, Jolanty Znamirowskiej.